drodzy, czy my nie stawiamy przypadkiem Bogu jakichś granic? Wiecie, łatwo nam jest wierzyć w to, co już doświadczyliśmy. Łatwo nam jest wierzyć w to, co już gdzieś widzieliśmy lub słyszeliśmy, że Bóg czyni. Ale poza to czasem możemy stawiać Bogu granice w Jego wszechmoc. Wiecie, ja tym tematem żyję już dłuższy czas. I rozmyślając o tym, ja myślałem, że ja nie stawiam Bogu granic. Aż do zeszłego tygodnia, kiedy usłyszałem pewne świadectwo, które mnie totalnie zaskoczyło. I zrozumiałem, tam była Twoja granica. To nie było coś, co sam przeżyłem, ale coś, co usłyszałem. Ale to mi dało do myślenia, znowu postawiłeś Bogu granicę. Dlatego, że to świadectwo, które za moment opowiem, po prostu mnie totalnie zaskoczyło. Nie spodziewałem się, że Bóg może zadziałać w ten sposób. Przytoczę to świadectwo. Jest ono dosyć radykalne, dosyć niesamowite. Dlatego od razu mówię, jeżeli ktoś chciałby sobie sprawdzić, odsłuchać, jest to dostępne w internecie. Problem w tym, że tylko po angielsku lub czesku, ale ktoś, kto zna, może mogę po nabożeństwie służyć namiarami. Ono jest dużo szersze, ale to, co chcę powiedzieć, również tam jest. Oto tuż za naszą południową granicą mieszka pewien Irakijczyk, znaczy on już jest Czechem, ale pochodzenia z Iraku i służy wśród muzułmanów. I nie dalej jak w marcu, czyli kilka tygodni temu, był na targu w Iraku. I był uczestnikiem zdarzenia, że wybuchł samochód, bomba, samochód, pułapka. I wybaczcie za to, co powiem, jest to drastyczne. Ale żeby to miało sens, muszę to powiedzieć. Wiecie, i wiadomo, wybuch, straszna sytuacja, mnóstwo krwi, mnóstwo paniki. Ale on zwrócił uwagę, bardzo blisko niego była matka z takim kilkuletnim dzieckiem. I teraz ten straszny opis. Wiecie, ta bomba, ta siła wybuchu poszła jakoś tak w kierunku tego dziecka, że go po prostu rozszarpało. To jest makabryczne, ale naprawdę. Głowa oderwana, kończyny poodrywane, masakryczny widok. I ta matka po prostu, jak to zobaczyła, wpadła w jakiś taki amok, zaczęła wyć, zaczęła przeklinać Allaha, zaczęła przeklinać wszystkich. I ten nasz brat, który to widział, po prostu podszedł do niej, też zdesperowany, i zaproponował jej po prostu modlitwę. Ona w tym szoku wszystkim zgodziła się. I on wyciągnął swe ręce i zaczął się modlić. I teraz jest to, co mnie zaskoczyło. Wiecie, to dziecko, te części tego dziecka zaczęły się schodzić. Głowa wróciła do korpusu, ręce, każdy oderwany fragment ciała zaczął schodzić z powrotem. I dziecko wstało, żywe, zdrowe, i podeszło do mamy. Bóg jest wszechmogący, Jezus jest wszechmogący, On może wszystko. Wiecie, i ta matka pyta tego naszego brata, coś ty zrobił? A on mówi, nic, modliłem się. Ale do kogo się modliłeś, do Allaha? On jej tłumaczy, że do Jezusa. Ale dla niej to imię zupełnie nic nie znaczyło. Ona pierwszy raz to słyszała. Próbuje jej tam jakoś tłumaczyć, kim on jest. I w końcu ta kobieta mówi, nieważne jak nazywasz tego swojego Boga, ważne jakim on jest. Od dziś jest moim Bogiem. I zaczęła krzyczeć na cały głos, że Jezus jest jej Bogiem, choć niewiele z tego rozumiała. A on nie uspokaja, ciszej, za to możesz zginąć. No, za takie wyznanie możesz zginąć. Ona mówi, teraz, kiedy mam takiego Boga, to mi jest obojętne. Coś niesamowitego. Wiele ludzi na tym targowisku w tym momencie się nawróciło. Kochani, co chcę podkreślić? Nie stawiajmy Bogu, Jego wszechmocy, żadnych granic. Bo On ma wszelką moc. Wszystko to, co może wydaje ci się, że w twoim życiu już umiera. Może twoje małżeństwo, może twoja rodzina, może twoje dziecko odeszło tak daleko w świat, że w tym duchowym znaczeniu wydaje ci się, że to już umarło. Cokolwiek ci się wydaje, że w życiu twoim już obumiera, wiedz, że Jezus, wszechmogący Jezus, zmartwychwstały Jezus, może to przywrócić do życia. On to może dzisiaj uczynić, bo On jest wszechmogący. Ale wiedzmy też jedno, że On nie działa w oparciu o nasze zachcianki, ale o swoją wolę.